No to taka sytuacja. Po 2 miesiącach gry na moim koncie po raz pierwszy pojawiło się 100 tysięcy monet. Zupełnym zbiegiem okoliczności EA ogłosiło również, że w sklepie pojawiły się paczki za 100 tysięcy monet. Na szczęście ja jestem mądry i mam silną wolę, więc ten fakt w ogóle mnie nie interesuje. To mnie nawet nie rusza. Paczki są dla słabych i niesamodzielnych ludzi, a ja swoje 100 tysięcy monet pomnożę dzięki handlowi jak prawdziwy mężczyzna. O, tu nawet jakiś filmik z handlem zobaczę i przejdę po nim do działania. Nawet łapkę w górę zostawię, a paczki w ogóle mnie nie interesują. W ogóle. Chociaż z drugiej strony to byłbym słabym człowiekiem, gdybym tak unikał swoich pokus. Trzeba do nich podejść bliżej, żeby twarzą w twarz się im przeciwstawić. Zobaczę więc, jak to wygląda u innych. Proszę, PLK Damian otwiera paczkę. Jedno kliknięcie przycisku na padzie sprawiło, że stał się on milionerem. Trafił Cristiano Ronaldo. Widzę, jak on się cieszy. Czuję te emocje. Czuję tę energię, która wydobywa się z jego głosu. Przeżywam z nim tę radość, a ja nic. Mnie te paczki w ogóle nie interesują. Ja jestem silnym, poważnym mężczyzną i takie dziecięce zabawy w ogóle nie robią na mnie żadnego wrażenia. Lepiej zajmę się od razu handlem, bo prawdziwy mężczyzna zarówno w grach, jak i w realu monet czy też pieniędzy nie wygrywa na loterii. On je zarabia, a ja jestem przecież samcem alfa i jakieś paczki nie są w stanie mnie w ogóle zainteresować. Chociaż z drugiej strony, ponieważ mam taką silną wolę, to dla zdrowia umysłu zrobię krok dalej. Wejdę do sklepu i na własne oczy zobaczę tę paczkę, na którą ludzie się tak nabierają i tracą przez nią swoje majątki. O proszę, jest paczka za 100 tysięcy monet, a ja na swoim koncie mam akurat 100 tysięcy monet. Jednym kliknięciem mógłbym się z nią rozprawić, ale mnie to w ogóle nie interesuje. To jest rozrywka dla słabych, a ja mam silną wolę, która teraz we mnie walczy. O, jak walczy! 24 złote karty w środku, a z tego 24 rzadkie, ale to na pewno co najwyżej same Batlandy, Rudigery i Zielińskie, więc nie dam się na to nabrać, bo jestem zbyt inteligentny. Chociaż z drugiej strony sprawdzę jeszcze, co mówi na ten temat nauka. W paczkach dostępnych jest aktualnie jakieś 1200 złotych rzadkich kart, a z tego 100 z nich wartych jest więcej niż 100 tysięcy monet. No a to oznacza, że już co 12 karta jest warta więcej od tej paczki, a tu przecież są aż 24 karty. Nauki ścisłe, w tym matematyka i statystyka, mówią mi więc jasno, że to jest niemożliwe, by na takiej paczce dało się stracić monety. A mimo to mnie ten temat nie jest w stanie nawet lekko zaciekawić, bo jestem taki silny. Boże, jaki ja jestem silny. Chociaż z drugiej strony, skoro już udowodniłem, że w tej paczce czeka na mnie co najmniej karta Arturo Vidala czy N'Golo Kante, to głupi byłbym, gdybym nie przygarnął jej do swojego klubu. Jedno kliknięcie i ja będę miał fantastyczne wzmocnienie dla swojej drużyny. No bo to się przecież zgadza z punktu widzenia nauki, a komu jak komu. Ale nauce, a zwłaszcza królowej nauk, matematyce, trzeba ufać. A ja przecież nie jestem żaden frajer, więc udowodnię sobie teraz, jaki jestem mądry i otworzę tę paczkę. Otworzę ją, żeby potwierdzić, jaką to podjąłem właśnie fantastyczną decyzję, no bo przecież tam musi być co najmniej podświetlenie z ekranami. Na pewno wydarzy się coś magicznego. Otwieram!